I kolejny filmik o tym samym, tylko trochę inaczej. Teraz jestem prześwietlona dla odmiany, a teraz mnie nie ma. Widzicie, dużo się dzieje na świecie. Dzisiaj znowu będzie tak naprawdę o tym samym, tylko troszeczkę inaczej, czyli będzie o prawie przyciągania i o tym, to co mamy w środku, przyciągamy na zewnątrz. I do nagrania z kolei tego filmu zainspirowały mnie rozmowy głównie z dwoma osobami, ale te rozmowy generalnie powtarzają się co jakiś czas. Są to rozmowy z osobami, które wyjechały za granicę i mają jakiś bardzo straszny obraz tego oto naszego pięknego kraju. I są to też czasami osoby, które tu muszą z jakichś powodów wrócić, albo wróciły i stwierdziły, że nie da się tu żyć i uciekam z powrotem. I miałam dwie takie rozmowy ostatnio. I w jednej z tych rozmów wyszło, że jestem jedyną osobą, która jest zadowolona z życia tutaj, tu i teraz. I która jest zadowolona z pięknego nieba, tak? No i z obrazu polskiej wsi. I tutaj właśnie kłania się znowu to, co w środku przyciągamy na zewnątrz. I że często przywiązujemy się bardzo mocno do pewnych obrazów rzeczywistości, do obrazów rzeczywistości, które gdzieś tam mamy zakorzenione skądś tam. Ale w tym przypadku, w kontekście, że nasz kraj jest taki straszny, jest to często przekaz medialny, który pokazuje, że nasz kraj jest nietolerancyjny, agresywny i w ogóle, że jest źle. Ale moim zdaniem jest dobrze. Bo tak naprawdę nie media tworzą rzeczywistość, tak, tylko ludzie. Ja w moim życiu na tej planecie i w tym kraju skupiam się na relacjach z ludźmi, z każdym człowiekiem tu i teraz. No i te relacje są spoko. A często jest tak, że właśnie ktoś bierze obraz z tych mediów, jacy Polacy są źli, zacofani, zaściankowi, nietolerancyjni i w ogóle masakra. I idą z takim nastawieniem i idą, widzą, nie wiem, pana z wąsem, stwierdzają, że on to na pewno jest jakiś zaściankowy i zaraz mnie tu zruga i idą z taką energią i jak facet widzi kogoś, kto do niego idzie z taką energią, no to on mu mówi, ej, o co ci chodzi, nie? I wtedy potwierdza tamtemu, że o, ten facet jest agresywny. I tutaj mi się przypomina, już to kiedyś wspominałam, taki żart o panu, który chciał pożyczyć od sąsiada, już nie wiem, załóżmy, że wiertarkę i idzie i po drodze rozmyśla, ale on jest taki wredny ten sąsiad i na pewno nie poczy mi tej wiertarki i się nakręca, w końcu przejdzie do tego sąsiada. Sąsiad otwiera mu drzwi, a ten mówi, niech se pan tą wiertarkę wsadzi, nie powiem gdzie. A facet nie zdążył nic powiedzieć. Więc często jest tak, przeważnie jest tak, że nasz obraz świata wpływa na świat, tak? Obserwator wpływa na rzeczywistość, nasze nastawienie wpływa na odbiór, ale też właśnie jeżeli my jesteśmy dla kogoś mili, to ten ktoś jest dla nas miły. A jeżeli my zakładamy, że jak ktoś ma ubrany jest w jakiś tam sposób, to jest na pewno jakimś przygłupem albo niewykształconym, albo zaściankowym, albo cokolwiek, no to z takimi sytuacjami się dokładnie spotkamy, bo szukamy tych sytuacji. Paradoksalnie moje doświadczenia z życia na wsi są wręcz przeciwne i paradoksalnie spotykam się tu z dużo większą jakąś otwartością i akceptacją niż w mieście, które niby było dużym miastem światowym i w ogóle, ale mam wrażenie, że ludzie bardziej byli zestresowani i sfrustrowani i mieli po prostu mniej czasu, żeby się po prostu po ludzku do siebie uśmiechnąć. I ostatnio rozmawiałam z moim mężem i pokażę wam na przykładzie mojej rękawiczki. Bo mieszkałam sobie w mieście. Nie wiem, coś będzie widać. O, zrobimy tak. To jest moja rękawiczka. O, tutaj zrobimy. Ja mieszkałam tu w mieście i tutaj była puszcza. I ja tutaj sobie jeździłam na spacery do lasu i tutaj sobie chodziłam po tym lesie. A gdy zdecydowaliśmy, że się wyprowadzamy z miasta, szukaliśmy domu do wynajęcia i się okazało, że znaleźliśmy dom tutaj, po drugiej stronie puszczy. A ja się zatrzymywałam tutaj. Jakby tu z miasta wyjeżdżałam tu i w ogóle nie wiedziałam, co tam jest po drugiej stronie. I nigdy się nie zastanawiałam, ani nie szukałam. I trafiliśmy na drugą stronę puszczy. W ogóle, gdy wjeżdżaliśmy tutaj, żeby oglądać dom, który mieliśmy wynająć, to miałam wrażenie, jakbyśmy w ogóle wjeżdżali do innego świata. Nagle krajobraz zaczął się zmieniać. Czułam się, jakbym wjeżdżała w jakieś Bieszczady.
Jeszcze na drodze stanął nam wielki, piękny jeleń, jakby nas witał. W momencie, gdy jechaliśmy tylko sprawdzić, czy tutaj się da, czy internet będzie miał zasięg, bo pracowaliśmy zdalnie, było to dla nas kluczowe. I powitał nas ten jeleń. I teraz mam wrażenie, że tak jak ja tu mieszkałam, i tu jest ten las, a teraz jestem tutaj, teraz mam takie wrażenie, jakbym przeszła na drugą stronę lustra. I wszystko jest takie zaczarowane, inne i wspaniałe. I myślę, że każdy z nas ma tą swoją drugą stronę lustra. Poza tymi schematami gdzieś taka rzeczywistość, która nas zaskakuje. I czasami ta druga strona lustra może być nawet w tym samym mieście, ulicy obok, albo nawet na tej samej stronie ulicy, gdy tylko zmienimy jakiś tam sposób postrzegania i będziemy mieć troszeczkę inne dane. No i na tej mojej wiosce spotkałam wielu sympatycznych ludzi. Począwszy od pań w urzędzie, które były zawsze bardzo życzliwe. Nawet gdy miałam jakieś dziwne dokumenty do wypełnienia, nie wiedziałam jak to zrobić, to były na tyle miłe, że mi pomagały wypełnić, albo mówiły, żebym wypełniła podstawowe dane, a jakieś dane techniczne, które trzeba było wyszukać, wypełniały za mnie. Więc było fajnie. Nawet panie w sklepach były bardzo miłe i zawsze zagadały moją córeczkę, że ma nowy plecaczek, a że coś tam. I były bardzo sympatyczne, zawsze życzyły miłego dnia i w ogóle. I wiadomo, że praca w takich miejscach typu Biedronka, tym bardziej, że to jest jedna Biedronka na całą gminę, no to wiadomo, że to tłumy ludzi mimo wszystko się tam przewalają. A te panie kojarzyły ludzi z imienia i z twarzy i umiały zagadać i po prostu było bardzo miło. I tak było w wielu, wielu miejscach. I gdzieś tam doszłam do wniosku, że tutaj ludzie mimo wszystko żyją troszeczkę inaczej. Są bliżej natury, są bliżej siebie i gdzieś tak się nie spieszą, bardziej widzą drugiego człowieka. I te rzeczy, które pokazują nam media, też te takie światopoglądowe. I często właśnie w takich dyskusjach z osobami, które nie mieszkają w Polsce i mają taki jakiś właśnie obraz Polski z mediów, podkreśla się te różnice światopoglądowe. A tutaj tak naprawdę żyją obok siebie osoby wierzące, niewierzące, praktykujące, niepraktykujące, wierzące w coś zupełnie innego, jedzące mięso, niejedzące mięsa, osoby o różnych orientacjach i nikt nikomu nigdzie nie zagląda, mówiąc krótko, nikt nikogo się nie czepia, tylko każdy, mówiąc krótko, zajmuje się uprawą swojego ogródka i to zarówno w tym sensie dosłownym, jak i w tym sensie takim życiowym, tak, że ludzie tutaj chcą żyć spokojnie, chcą się cieszyć i tak naprawdę wszyscy mają te same cele, tak, chcą być szczęśliwi, chcą kochać, chcą budować fajne relacje i mało kto ma ochotę prowadzić wojnę z sąsiadem, bo ten sąsiad, nie wiem, chodzi do kościoła bądź nie chodzi, albo woli jakiś inny typ miłości, tak? Nazwijmy to bardziej oględnie, tak? I tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. Budowane są relacje, ludzie żyją obok siebie, uśmiechają się, wymieniają się, nie wiem, sadzonkami roślin, pracują gdzieś tam, często w mieście i tutaj wracają, żeby się zrelaksować, odpocząć. I uśmiechają się do siebie po prostu, tak? Więc widzą w drugim człowieku drugiego człowieka, a nie przekaz mediów. I tutaj apel nie tylko do osób, które żyją w innych krajach, tak? I mają jakiś obraz Polski, ale też do osób, które żyją tu i teraz, tak? Chodzi o to, że to w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, to w jaki sposób nastawiamy się na innych ludzi, na inne na relacje z innymi ludźmi, na to jak są, to tak naprawdę to przyciągamy do siebie. I takim dowodem na to, taka śmieszna, straszna anegdotka, był kiedyś u nas ktoś w gościach i pojechaliśmy do tej cudownej Biedronki. Była nasza ulubiona pani. Bardzo miło nas obsługiwała, jeszcze coś tam nam mówiła, już nie pamiętam, czy że jakaś promocja, czy tutaj nam coś proponowała, że tu nam się bardziej coś opłaci, życzyła miłego dnia i że pogoda taka, owaka i zamieniliśmy kilka zdań.
I że jak córeczka urosła i w ogóle i było bardzo sympatycznie. No i wychodzimy z tego sklepu, wsiadamy do samochodu, a osoba, która była naszym gościem, zaczyna nawijać, że a ta kobieta to jakaś tempa była i tak wolno obsługiwała i w ogóle, a my, ale o co chodzi, nie? Bo dla nas ta kobieta była bardzo sympatyczną osobą, z którą robiliśmy sobie małe small talki i życzyliśmy sobie miłego dnia. Natomiast dla tej osoby, dla naszego gościa, nagle ta osoba była jakąś straszną, zacofaną osobą. Więc tutaj taki przykład, że ta sama sytuacja, ta sama osoba może być odbierana różnie przez różne osoby. I tutaj kluczem jest to nastawienie. Żeby było zabawniej, to trajkotanie tego naszego gościa było przyczyną wypadku samochodowego, małego na szczęście. Bo jak ktoś bardzo agresywnie i dynamicznie wyraża się w samochodzie, trudno zachować spokój, więc wjechaliśmy komuś w zderzak. Na szczęście nie było tak. No i wjechaliśmy komuś w tyłek albo w przód, już nie wiem, gdzie wjechaliśmy. Ale paradoksalnie sytuacja zakończyła się również sympatycznie, ponieważ daliśmy po prostu panu pieniądze na nowy zderzak. Pan się ucieszył, prawdopodobnie tego zderzaka nie wymieni, tylko sobie zaklei taśmą i będzie parę groszy do przodu, to już był jakiś czas temu, więc pewnie miał na inne wydatki i wszystko zakończyło się pokojowo, szczęśliwie, nikt dla nikogo nie był agresywny, niemiły, nie doszło do rękoczynów ani innych rzeczy. No więc można. I tutaj też nie chodzi o to, bo często mam takie rozmowy z ludźmi, że ale ty masz dobrze, znalazłaś raj na ziemi, ale to nie o to chodzi, tak? Ten raj na ziemi jest wszędzie. Jest na tej samej ulicy, na której mieszkasz, jest za rogiem, jest wiochę obok. Każdy ma swój raj na ziemi, tylko to jest kwestia też nastawienia, zmiany przekonań i pozytywnego nastawienia do ludzi, do świata, tak? Bo jeżeli uśmiechasz się do ludzi, to spotykasz uśmiechniętych ludzi, a jeżeli uważasz, że wszyscy naokoło są gburami, próbują cię oszukać, okraść i zrobić ci krzywdę, no to jeżeli z taką agresją będziesz podchodzić do ludzi, to będziesz wywoływał też w nich takie prymitywne, niskie instynkty, albo będziesz też przyciągał takie osoby do swojego życia. Więc mi w tym kraju żyje się dobrze. Oczywiście miałabym ochotę podróżować i miałam plany podróżnicze, ale nie wiem, czy coś z nich będzie. Ale żyje mi się tu dobrze. I może się żyć wam dobrze, gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek miejscu tak naprawdę. I to wszystko znowu jest to praca wewnętrzna. Zachęcam was do tej pracy wewnętrznej, do nastrajania się pozytywnie. Jeżeli tu jesteś pierwszy raz, to zapraszam do przejrzenia paru ostatnich filmów, bo generalnie ostatnio dużo o tym mówię. Dobrze, kończę, światełko daje mi po oczach. Widzimy się wkrótce, pa.